Dzień dobry, wieczór. Zapraszam teraz na przysłaną od Space'a grę On kontra Indii na mapie Shakura's Plateau. No i mówił, że jest ciekawa, zatem zachęcam do oglądania, więc zaczynamy. Jeśli chodzi o Space'a, oczywiście jest to teren fioletowy. Na godzinie, można powiedzieć po lewym dolnym rogu, zaś Indii jest to dość znany, można powiedzieć już Protoss. W polskiej kadrze jest już, tam działa niebieski Protoss w prawym górnym rogu. No zobaczymy co dzisiaj, co nam zaprezentuje Space Indii. Gra odbywa się wieczorem, no zobaczymy. Jak na razie nic nadzwyczajnego. Oczywiście pylon już stawiany od Indiego, również i supply depot u Space'a. Bardzo ciekawy jestem, czy zagrałem jakieś otwarte tutaj odważne ekspansje, takie szybsze typu 15 Command Center, 15 Nexus. No zobaczymy, nie oglądałem tego replaya, zatem nic nie wiem co się działo. No widzimy już tutaj skanująca robotnicę, czy raczej nie, jednak barak będzie stawiany. Tak właśnie jest postawiony. Oczywiście gateway również u Indiego. No zobaczymy, czy postawy będą szybkie, dwa gazy, jakiś tech, czy inne magiczne rzeczy protosjańskie. Oczywiście u Space'a nic nadzwyczajnego, normalny wall tutaj postawiony, supply depot. Niektórzy teranie stawiają, tylko go stawiają i uciekają na skan. No czasem może to być strategiczne, gdyż ma tam to parę dziesiąt HP. Próbka może śmiesznie zbić to tego supply depota, zanim ta druga SCV zacznie go robić. Space już się nauczył, mówił, że dostał tak parę razy i stawia troszkę dłużej tego supply depota. Widzimy tutaj już skanująca robotnica, wyskanowała lewy górny róg, wie, że go tam nie ma Indii, zatem leci tutaj, dowie się oczywiście o wallu, także no może przewidywać jakiś ewentualny tech. Tutaj widzimy Marin strzela, no tutaj każe natychmiast uciekać tej robotnicy, że to nie jest jej terytorium. Terytorium zostaje tutaj na rampie. Indii oczywiście widzi tego Marisa, nie może stracić tej ważnej robotnicy. Tutaj SCV już czeka, zatem no zobaczymy jakiś pewnie expand. Tak właśnie, command center stawiany. A no tak, przecież nie ma gazu. Jest to pierwszy znak mówiący Protossowi o tym, że teren gra fast expand, jakiś śmieszny all-in. Tutaj oczywiście u Indiego Warpgate Research oraz pierwszy Stalker, zatem również będzie tutaj Fast Expo. Tak właśnie, tak się dzieje. One Gate Expo, jest to dość safety otwarcie na tej mapie, tudzież domyśla się, że również ekspansję założył Space. Oczywiście tutaj kontrola Excel Nagi przez tą probę. Naprawdę ważna sprawa. Widzi tutaj ewentualne jakąś piechotę, jakiś Marines, jakiś Maruder. Oczywiście kolejny pylon. Protossy nie lubią supply bloków, są bardzo złe. Zobaczymy, czy powinien, wydaje mi się, że powinien dostawić teraz albo robo, albo dwa gate. Zobaczymy, jaką decyzję wybierze Indie. Oczywiście, no, dwa gate. Bardzo mądrze będzie mógł jakiś pierwszy push terański po prostu przeżyć push terański. Widzimy tutaj, chciał coś tutaj dowiedzieć się na temat terańskiego naturala. Zobaczmy, czy zauważył. No, widział bunkra, także no, zakłada, że jest to expand, bo oczywiście może teren zrobić taki fake i postawić po prostu tutaj baraka w środku, jakieś niszczące te chlaby, reaktory na barakach. No, trzy baraki, faktorki już się stawia. Kolejny supply depot. No, tutaj stalkery próbują podrapać tego bunkra. Oczywiście nie mają szans go zniszczyć, a czykolwiek zobaczyć, co się dzieje, ile Marines, domyśleć się, co może iść w tej chwili Space. Indii oczywiście
transfer robotnic do Naturala, Warpgate już skończony, kompletne wyeksploatowanie tego czasu, tych zrobionych jednostek. Dwa centry zalot, także dość defensywnie myślę. Nie będzie tutaj puszował jakoś nadmiernie Indii jeszcze bez gazu w Naturalu. No limity dość zbliżone, można powiedzieć takie same 43 do 42, aczkolwiek 32 robotnice na 26 Terana, zatem no większość limitu Terana to jest wojsko, a Protossa to są po prostu jednostki ofensywne, przynajmniej bardziej ofensywne niż robotnice. Mamy tutaj 3 zeloty, 2 stalkery, 3 centry, zatem dość ciekawa kompozycja. Oczywiście tutaj ewentualna blok rampa, zeloty tutaj ciachają te Marines. No i wszystko dzieje się jak należy w tym momencie. Kolejny pylon Simulator już prawie gotowy. Zatem wybrał tutaj oczywiście Robotics Facility, aby dowiedzieć się z obserwerem, co się dzieje. Oczywiście już tutaj widać, że jaki jest set rally point do mine, do Naturala, tudzież od razu do mine'a. Widzimy dwa medivaki, także to będzie klasyczny plus z dwoma medivakami. No zobaczymy, jak to wykona Space, czy będzie puszował tutaj tą rampę, czy zrobi na przykład jeden medivak, trochę wojska i tutaj dropik jakiś w main'a Indiego. No zobaczymy, jest to wszystko przed nami. Limity wciąż praktycznie równe. Research Steampacka już prawie gotowy. Combat Shield również rozpoczęty. Medivaki są na wykończeniu, już wyleciały, już będą tutaj leczyć te wojsko. Jak powiedziałem właśnie, leci całą armią swoją jak na razie Space. Także no to będzie, jak wspomniałem, push. Oczywiście Robotics Bay już w produkcji. No zobaczymy, jak to się skończy, jak to się wszystko potoczy. A jak widzimy tutaj, no tak spokojnie można powiedzieć, idzie. Zatem nie będzie jakiegoś szaleńczego pusha. I widzimy tutaj dwa medivaki. No parę maruderów, 4 marudery, piękny steampack. No zobaczymy, jak go rozdzieli tutaj Indii. Piękne fosfity tutaj, zeloty będą ściekać tutaj te jednostki. No powinien je zdropować, uciekać nimi. Ta ludzie tak właśnie robi. No ściągnie chyba tego medivaka. Pięknie ściągnął drugiego, również ściągnął. Zatem no pięknie tutaj obronił się Indii. No ogromne straty zrobił. Ogromne straty zrobił Space'owi. Zatem no całkiem do przodu jest teraz. Indii powinien albo zaakceptować, albo przypuszczować. Założmy limity, 17 limitów więcej ma Indii. Oczywiście więcej robotnic również po stronie Indiego, zatem można powiedzieć, że ekonomicznie stoją armiami dość równo. No zobaczymy, straty są dla Terana bardzo duże, ponad 1050 minerałów, resources dla Indiego z przewagą. No zobaczymy, jak to się skończy. W tym momencie dobre makro obydwu przez zawodników. Income jest dość wysoki, już 1600 w 11 minucie. Dużo robotnic, 48 do 57. Także no, dość ciekawie to się zapowiada. 3 gate robo kolosus, także no to takie typowe otwarcie, można powiedzieć, na masę wojska, jak najszybciej kolosy, jak najszybciej gate unity. Tutaj oczywiście kolejny command center space'a. No jak na razie bez upgrade'ów, aczkolwiek już jest w połowie odkrywany do ataku dla naziemnych. Oczywiście kolejny expand już w produkcji Indiego. Tutaj dwa Fordy, także no technologicznie będzie chciał przegonić, jeżeli chodzi o upgrade'y Space'a. No tutaj już transfer tych robotnic zapewne do tego drugiego expand. Tutaj widzimy dwa pylony okazujące tutaj ewentualny drop. Tutaj zelocik niestety pada od marudera. Zauważmy tutaj już, że tylko jednego steama, nie całe wojsko, żeby tylko złapać go. No, widzimy tutaj będzie bitwa. Zobaczymy, jak to się skończy, jak to zrobi Space, jak to zrobi Indii, żeby wybronić. No tutaj złapane są te
Wojski zestimowane, także no na razie nic z nimi nie zrobi, musi je teraz podleczyć. Zobaczymy, jak to się skończy. Kolejna bitwa, gdyż tutaj Space nie miał zbyt dobrej, nie miał zbyt dobrej pozycji do bitwy. Dobrze otoczył go Indy, oczywiście cofa się do Mina, boi się tych dropów terańskich, które naprawdę są śmiercionośne dla Protossa. Kolejny, ten już Expand już ładnie miningowany, idealna ilość robotnic, można powiedzieć, jak na Expa. Tutaj Command Center leci tutaj na Naturala od górnej strony, nie będzie tutaj zajmował tego miejsca, gdyż no wiadomo, Kolosusy mają bardzo daleki zasięg, by mogły spokojnie tutaj drapać tego Command Centera i oczywiście w jakiś sposób podrapać również wojska Space'a. Widzimy Wikingi w produkcji. Drugi Energy Ring Byte czeka już na armory, żeby zrobić plus 2 dla naziemnych. U Indiego oczywiście już się skończył, plus 1 dla obrony i plus 1 dla ataku. Tutaj widać technologia pełną parą. Storm, Church, Celoty, kolejne gateway. No spójrzmy, ile ich ma ich już aż 9. Zatem no, będzie tutaj masowo kolejna ekspansja, czyli szykuje się naprawdę ciekawa gra, dość makro. Widzimy tutaj piękny drop Space'a, będzie fokusował tutaj tego Nexusa, oczywiście tak zwana strategia high and buy w wykonaniu Space'a. Teraz powinien uciekać tym i piękny tutaj feedback na tego Medivaca, niestety nie miał aż tyle, jeszcze ustrzelony tutaj przez tego Stalkera, nie miał na tyle energii, żeby go ściągnąć. Zostało mu 20 HP, zobaczmy, jaki załadowany Medivac. Czyż nie powinny wolniej lecieć, mając takie załadowane? No trudno, Blizzard wymyślił tą grę, więc nie będę się tutaj czepiał. Kolejne tutaj Medivaki lecą, no widzimy, że tutaj naprawdę musi nadrobić tą stratę na początku pusza. Widzimy również ruszające się wojsko Indiego, trzy Kolosusy, zobaczmy, jak stoją jednostkami obydwoje zawodnicy. 5 Hightepar, 4 centy, 12 stalkerów, tutaj zeloty strzelżowały prosto pod wojsko. No widzimy tutaj oczywiście drop już pewnie będzie wypakowywany, tutaj bitwa, widzimy, ile ma tych Wikingów, ma ich aż 10 na 3 Kolosusy. Oj, tutaj EMP troszkę spudłowane, sztormy no pięknie weszły tutaj na te całe bio Space'a, czykolwiek no niestety nie ma już wniosek ofensywny, zostały sztormy, które jeszcze tutaj coś próbują działać. Biedna Sentry tutaj otoczona przez tyle wojska, naprawdę nic nie zdziała, ale spójrzmy, na pewno tutaj drop czwartego Expa już się skończył, już to kończył dzieła i znowu high and buy. Zatem no bardzo ciekawe, tutaj przegrał, można powiedzieć, bitwę Indii, jak i tą ekspansja, czy cokolwiek. Szybko się odbuduje, zobaczmy, ile ma Warbgate'ów, czy wciąż 9, oczywiście tutaj przed chwilą ustrzelony ten Nexus, spójrzmy, ile kanonów. No naprawdę trzeba się bronić przed tymi dropami, one są naprawdę obrzydliwie niedobre. 1-1 dla Bio Space'a, 2-2 dla Indiego, zatem ma przewagę w upgrade'ach, teraz tylko wystarczy przymasować. Zobaczmy, tutaj 3 High Templary, same zaloty, Church zaloty, jak w stronie 2-2. Tutaj oczywiście Immortalik, no, także nie będzie tutaj się pchał na te Wikingi latające, jest ich jeszcze 10, wciąż żadnego nie ubił. Patrzmy na ekonomię, 58 SCV do 68, zatem dość ciekawie. Wszystko oczywiście się wyrównuje dzięki mulom terańskim, ale zauważmy Imbom Indiego, 1800 do 1400. Dość ciekawie, naprawdę zapowiada się ta gra, można powiedzieć, jest już. Może się to skończyć bardzo szybko, aczkolwiek no jeśli nie będą pushować, obydwaj będą czekać na wysokie upgrade'y, no może to chwilę jeszcze podać, zauważmy tutaj plus 1 dla latających, jest to bardzo ważne kontra Kolosusom. Oczywiście tutaj skan puszczany, zobacząc tutaj jakieś wojsko, tutaj nie widzi ekspansji, no zauważy tutaj High Templary na dole, no zobaczymy, jak pójdzie ten EMP, jest naprawdę teraz bardzo ważny ten EMP, który musi rzucić na tutaj, piękny feedback tutaj Indiego, piękne sztormy, naprawdę miażdżące tutaj wojsko Space'a, no naprawdę kroją te zeloty strasznie, kolejne piękne sztormy, naprawdę mięcho się robi z tych maruderów, pękają jak masło. No i tutaj Immortal przybiegł, tutaj będzie strzelał zasięgami, zasięgowym atakiem. No tutaj
Medivac jest zapakowany, ale archony oczywiście nie sięgnęły. Są troszkę wolniejsze, aczkolwiek splash tutaj może zadziałać jeszcze. Na te, jakby zestrzelił tutaj, och, wypakowuje te cztery marudery. Oczywiście Archor nie ma na razie zasięgu na górę, ale w tym momencie ma, może tam chwilkę go postrzelać. Pięknie Indy to zrobił, ale to marudery mają większy zasięg o 2, zatem ten Archon jeszcze tutaj zestrzeli, proszę bardzo, tutaj oraz Immortal ciśnie, jeszcze został jeden Medivac, no trochę energii. Spójrzmy, co się dzieje u Space'a w bazie, zobaczmy ile tych baraków, no jest ich aż 7, także 8 w tym momencie z tym, no pięknie tutaj upgrade'y również się szykują, aczkolwiek, no powinien już trzeci zacząć odkrywać u Indiego, już pewnie 3-3, tak właśnie, już prawie do ataku, już prawie skończony, zatem no, jeżeli chodzi o inwestycje w wojska w formie upgrade'ów, no Indy jest naprawdę do przodu, ale nie dziwmy się, Chronobus naprawdę pomaga tej rzeczy, czyli tutaj dużo pylonów, dużo, żeby nie mieć żadnych sapek bloków, już widzimy limity od 200 dla Indiego do 180 maksymalnie dla Space'a, także no widać, że makro Indiego jest ciut lepsze w tej grze od Space'a. Widzimy 79 prób do 66 SCV, 21 maruderów, 5 medivaków, 18 Marines, 3 Ghosty na 31 zarotów, 3 Immortale, 3 Archony, 8 High Tatarów, no nie ma co ukrywać. EMP będzie tutaj, no można powiedzieć, będzie decydowało o bitwie, o grze nawet. Zobaczymy, jak to wykona Indy, jak to wykona Space, jak rzucą. Oczywiście tutaj kolejny expand Indiego. No ciekawie się zapowiada gra, naprawdę już 21 minuta i nie zapowiada się na żadną bitwę w nadchodzących sekundach, także no jakieś tutaj powinny lecieć dropy, aczkolwiek no zobaczmy, tutaj mine jest kompletnie zakononowane, nie ma żadnego opcji, żeby wlecieć tutaj, ale zobaczmy tutaj ile gateway już w produkcji, jeszcze 3, jeszcze jest 14 gateów już się robi, zauważmy również 3, ale to 3 robotics facility, zatem będzie duża, to tak zwana powiedzieć pompka kolosusów bądź immortali, no zobaczymy jak to wykona w tej chwili, no nie ma wikingów Space, Indy o tym wie, Indy to widzi, zatem tutaj tym obserwerem oczywiście także może sobie spokojnie puszować kolosusami, no zobaczymy jak dokończy się tą bitwa, zobaczmy limity, no już wyrównał Space praktycznie do 200, jest to okropnie szybko, jeżeli chodzi o Terana. Kolejny Command Center już zlatuje, zapewne będzie Planetary Fortress, no żeby obronić tutaj tą ekspansję, te minerałki, żeby je wydobyć, żeby mieć minerały na wojsko, na upgrade'y, na budynki. Tutaj też spokojnie, tutaj mining, jeżeli chodzi o tego ekspo, aczkolwiek no w tym to już jest pełny mining robotnicami, oczywiście tutaj turec jakieś DT, no naprawdę mogłyby tutaj podniszczyć ekonomię Terana, oczywiście tutaj mamy tureta, tutaj już jest zbudowany, zatem no Space wie o co chodzi, wie czego się spodziewać. Robocic ma już naprawdę dużo Indii, zatem nie będzie ich produkował, będzie tylko je przesyłał z już wyczerpanych złóż, tutaj jak i w tym mainie już nie ma. O, widzimy, że tutaj już plus 2 dla plus 1 oczywiście na shieldę, 3-1-3 upgrade'y u Protossa, 3-3 u Terana, także no, można powiedzieć, gdyby Indy nie miał żadnych upgrade'ów, no po prostu byłyby papierowe jednostki w porównaniu do 3-3 bio Terana. Widzimy oczywiście Planetary Fortress, zobaczmy income, jaki ogromny, 2000 income'u dla Protossa, 1700 dla Terana, także no, jeżeli chodzi o bank obydwu zawodników, jest naprawdę wysoki, mają po 2500 gazu, nawet Space ma 3000, 1000 minerałów, limit jest już wyczerpany, zobaczmy tutaj upgrade'y dodatkowe, można powiedzieć, dla Planetary Fortress, no wiadomo, że Energy Bank już jest praktycznie wyeksploatowany, no to zobaczmy ile gateway, no proszę bardzo Indy, naprawdę nie dajesz tutaj żadnej taryfy ulgowej Space'owi, naprawdę będzie ciekawa bitwa, aż po prostu
aż po prostu nie mogę się doczekać. No załóżmy tutaj pylony, archony czekają, wszystko jest rozdzielone pięknie, żeby czasem jakiś jeden EMP, jeden wystarczający EMP nie zmierzył tutaj, ale zauważmy, jest ich aż 9, kolejne, jest aż 9 ghostów, zatem no zobaczymy jak to wykona Indy, jak pójdzie całym wojskiem. No, zobaczymy jak to pięknie będzie wyglądać. Jaka bitwa, oczywiście Space nie potrzebuje limitu, potrzebuje teraz wojsko, gdyż mocniejsze są jednostki protosowe, protosjańskie, czyli wszystkie traci, oczywiście będzie bardzo ciekawa zacięta walka na środku. I tutaj pierwsze czerwce loty biegają. No, kompozycja wojska jest idealna, można powiedzieć, obydwu zawodników. No, tylko MP będą ważne. Naprawdę te tutaj próbuje przyjąć odpowiednią pozycję do walki. Indy widzi, że na razie nie ma szans. Zatem się wycofuje. Czekam być może na jeszcze upgrade. Już zaraz się kończy. Plus 2. 4 Wikingi zaraz dolecą. Po prostu miazgę zrobią z tych paru kolosusów. No, ale zobaczymy, kto szybciej kogo zje. O, jeszcze na pewno ta bitwa będzie decydująca. No, Space tutaj zirytowany. Zobaczymy, jak to będzie pięknie wyglądać. Zobaczmy. Piękny tutaj feedback na ghosty. Ściągnięty kolejny ghost, ale Heitemper również dostał od maruderów. No, tutaj czekamy na EMP, które naprawdę powinny dużo zrobić. Cofnąć praktycznie dużo wojska. Jest tutaj piękny EMP, ale załóżmy full energy na Heitemperach. Niestety tylko jeden. Kurwa, jego pierdolona mać. Mama się odezwała, no ale trudno. Niestety tutaj kolosusy przeżyły. Zobaczmy, ile tutaj tych jednostek walczących się przywołuje. No, bitwa ciągle trwa. Już całą minutę. Naprawdę tutaj Archon zmorfowany. Kolejne kolosusy, kolejne żeloty, kolejne shulkery dochodzą. Naprawdę ciekawa bitwa jeszcze ciągle trwa i Space się niestety poddaje. No, zauważmy, że Indy ciągle by mógł warpować te jednostki. Zobaczmy, ile na tej gateway. Naprawdę jest ich naprawdę sporo. Bardzo ciekawa gra. No, równa gra, można powiedzieć, obydwu zawodników. 27 minut i 37 sekund gra, także naprawdę ciekawa. Full up praktycznie u dwóch zawodników. Zatem dziękuję bardzo za oglądnięcie tego replaya ze mną. Naprawdę był bardzo ciekawy. Zapraszam na kolejne. Dziękuję, dobranoc.